Chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami bardzo ważnymi wnioskami dotyczącymi wysokiej wrażliwości. Przypomnę, że wedle aktualnej wiedzy wrażliwość przetwarzania sensorycznego to cecha opisująca międzyludzkie różnice we wrażliwości na środowisko, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jest to dziedziczna cecha temperamentu. Szacuje się, że od 15 do 20% populacji posiada jej wysoki poziom. Ludzi takich określa się osobami wysokowrażliwymi. O zjawisku tym robiłem już kilka odcinków, m.in. jak osoby wysokowrażliwe odbierają świat oraz w jaki sposób przeżywają one miłość. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, jak diagnozuje się wysoką wrażliwość i dlaczego jest to takie ważne. Jak pokazują badania, u osób wysokowrażliwych występuje na przykład zwiększone ryzyko psychopatologii, a więc rozwinięcia się różnych chorób i zaburzeń psychicznych, ale wysoka wrażliwość ma też oczywiście swoje pozytywne strony. Więcej interesujących wniosków z badań już za chwilę w odcinku. A po więcej interesujących informacji, m.in. ze świata psychologii, ale też filozofii, literatury, również o zjawisku wysokiej wrażliwości, zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Mój profil to Człowiek Absurdalny. Myślę, że fajne uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Rozdział pierwszy. Szanse i zagrożenia związane z wysoką wrażliwością. Cecha, jaką jest wysoka wrażliwość, jest nadal obiektem wielu badań i powszechna zgoda panuje co do tego, że nie jest ona zaburzeniem, choć można ją z wieloma zaburzeniami pomylić, szczególnie w okresie dorastania. Jej przejawy przyjmują czasami obraz kliniczny charakterystyczny dla zaburzeń uwagi, zaburzeń lękowych czy też zaburzeń integracji sensorycznej. Wiecie jednak, dlaczego jej prawidłowe zdiagnozowanie jest takie ważne? W badaniach przeprowadzonych w 2015 roku na Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie wykazano na przykład, że posiadanie wysokiej wrażliwości zwiększa ryzyko występowania problemów związanych ze stresem, a nawet, jak wspominałem, rozwinięcia się chorób i zaburzeń psychicznych, takich jak na przykład depresja czy zaburzenia lękowe, w sytuacji, kiedy osoba wzrasta, wychowuje się i przebywa w niewłaściwych, negatywnych warunkach czy też środowisku. Cecha ta daje też jednak szansę na szczególne korzyści psychologiczne, takie jak częstszy pozytywny nastrój, większą samoświadomość, intensywność doznań, wrażliwość estetyczną, empatię, gdy osoba wzrasta, wychowuje się i przebywa w pozytywnych, wspierających warunkach i środowisku. Można więc tak mocno metaforycznie powiedzieć, że wysoka wrażliwość jest jak taka bardzo urodzajna gleba, z której szybko wyrosną ogromne owoce. Teraz wszystko zależy od tego, co w tej glebie posialiśmy. W innych bardzo ciekawych badaniach zauważono też na przykład, że sposób, w jaki odbiera się w danej kulturze wysoką wrażliwość, czy na przykład się ją ceni, czy raczej wyśmiewa, będzie bardzo mocno wpływał na samoocenę osób wysokowrażliwych, na ich wiarę we własne możliwości i sposób planowania swojej przyszłości. Między innymi dlatego uważa się, że poprawna identyfikacja wysokiej wrażliwości i odróżnienie jej od rzeczywistych zaburzeń jest tak istotne, żeby na przykład zapewnić takiej osobie adekwatne wsparcie, kiedy jest jeszcze dzieckiem, albo też, żeby taka osoba, kiedy jest już dorosła, mogła o siebie odpowiednio zadbać. W badaniu wysokiej wrażliwości sensorycznej psychometryczne narzędzia służą nie tylko diagnozie trudności, jak czasem zakłada się, używając określenia diagnoza, ale też poznaniu, szczególnie w przypadku dzieci, mocnych stron i zasobów, uzdolnień i predyspozycji, po to, by dowiedzieć się, jak je rozwijać, jak wspomagać rozwój dziecka. Wiedza ta może być też jednak bardzo przydatna, aby adekwatnie wspierać funkcjonowanie osoby dorosłej. No dobrze, to wiemy już, dlaczego jest to takie istotne. To teraz, jak wygląda takie diagnozowanie wysokiej wrażliwości? Rozdział drugi. Jak się bada wysoką wrażliwość? Wśród miar, jakie pozwalają ocenić obecnie poziom wrażliwości, dostępne są skala Highly Sensitive Person, składająca się z 27 pytań, Highly Sensitive Person Scale Child Short Form, która jest wersją skróconą dla dzieci i zawiera tylko 12 pytań, Highly Sensitive Child, zawierająca 23 pytania i The Highly Sensitive Child Rating System, polegająca na obserwacji zachowania dzieci. Pierwsza wymieniona miara oceny wrażliwości sensorycznej została opracowana na bazie prowadzonych w tym obszarze badań przez małżeństwo psychologów Elaine i Artura Aron w 1997 roku.
Skala ta wraz z teoretycznymi ramami wrażliwości przetwarzania sensorycznego została opracowana na bazie 39 pogłębionych jakościowych wywiadów z osobami dorosłymi, które same siebie opisywały jako osoby wysokowrażliwe, introwertyczne, będące łatwo przytłaczane przez bodźce zewnętrzne. Kwestionariusz po raz pierwszy był testowany na próbie obejmującej 604 studentów studiów licencjackich psychologicznych i 301 dobranych osobach z populacji. Wynikiem badania była składająca się z 27 pozycji skala Highly Sensitive Person, stosowana obecnie do oceny wrażliwości u dorosłych. Właściwości psychometryczne 27-pytaniowej skali zostały potwierdzone w wielu późniejszych badaniach. Kwestionariusz pozwala na ocenę 27 stwierdzeń, odnosząc się do 7-punktowej skali Likerta. Podczas wypełniania kwestionariusza należy więc odnieść się w skali od wcale do ekstremalnie na takie pytania jak: czy nastrój innych ludzi na Ciebie wpływa? Czy masz tendencję do bycia bardziej wrażliwym, wrażliwą na ból? Czy masz bogate, złożone życie wewnętrzne? Czy głośne dźwięki sprawiają, że czujesz się niekomfortowo? W opisie odcinka wrzucam link do wszystkich 27 pytań do całego kwestionariusza. Jest on w języku angielskim i nie znalazłem takiej oficjalnej adaptacji na język polski, choć trafiłem w kilku różnych badaniach i artykułach na takie tłumaczenia własne po polsku, więc jeśli poszukacie, to też zapewne znajdziecie. Niemniej to możecie sobie tak od ręki na próbę dla siebie wypełnić. Kolejnym narzędziem zaprojektowanym do pomiaru poziomu wrażliwości przetwarzania sensorycznego, tym razem u dzieci, jest kwestionariusz przygotowany dla rodziców. Kwestionariusz opracowany został przez Elaine Aron w 2002 roku i opublikowany w książce Wysoko wrażliwe dziecko. Rodzic ocenia w nim wrażliwość dziecka, odnosząc się na skali Likerta do następujących stwierdzeń, na przykład: mojemu dziecku ciężko jest zasnąć po ekscytującym dniu lub moje dziecko źle znosi duże zmiany. Kwestionariusz, tak jak wspominałem, składa się z 23 pytań i niektóre z nich pokrywają się z kolejnym kwestionariuszem Highly Sensitive Child. Trzeba jednak przyznać, że w porównaniu do kwestionariusza dla dorosłych nie został on jeszcze tak dobrze przebadany. Niemniej wiele badań wskazuje, że może on być bardzo przydatną jednostką do diagnozowania dzieci z różnymi problemami w codziennym funkcjonowaniu związanymi właśnie z wysoką wrażliwością. Skala Highly Sensitive Child wywodzi się bezpośrednio z kwestionariusza Highly Sensitive Person i jest to skrócona wersja, bo zawiera tylko 12 z tamtych 27 pytań i są one przeformułowane w taki sposób, że rodzic odnosi jakby te kwestie do swojego dziecka i jest ona przeznaczona do badania dzieci powyżej 8 roku życia. Co ciekawe, opracowanie tej skali i badania z nią prowadzone potwierdziły i udowodniły, jak bardzo mocno wysoka wrażliwość dzieci jest skorelowana z poziomem wrażliwości ich rodziców. I tutaj oczywiście zakłada się, że jest to kwestia genetyczna, ale też właśnie ten wpływ rodzicielski, to w jaki sposób wysoko wrażliwy rodzic będzie wychowywał swoje dziecko, no uważa się też, że ma ten bardzo duży, jak to wiadomo w psychologii, wpływ na to, jak zostanie później to dziecko na taką też wysoko wrażliwy sposób funkcjonowania w świecie ukształtowane. Podstawą do skonstruowania Highly Sensitive Child Rating System były też skale opracowane przez Elaine Aron. Niemniej tutaj, podczas badań, które są przeprowadzone w takich warunkach laboratoryjnych, wywodzących się z badań nad temperamentem, zewnętrzny, przeszkolony oczywiście obserwator, badacz, obserwuje dzieci w tym takim kontekście środowiskowym, obserwuje ich zachowania i na tej podstawie właśnie przydziela punkty, z których wynika ta potencjalnie wysoka wrażliwość. Rozdział trzeci. Co składa się na wysoką wrażliwość? W obecnych badaniach i dyskusji nad zjawiskiem wysokiej wrażliwości analizuje się na przykład, czy jest ona takim tworem zupełnie jednowymiarowym, to znaczy, czy to jest po prostu jeden taki spójny wymiar, ta wysoka wrażliwość, czy jednak składa się ona z takich jeszcze podczynników i teraz może to być istotne chociażby w tym względzie, żeby odkryć, który z nich może konkretnie wpływać na przykład na te różne negatywne przewidywania, na różne zagrożenia, a który na przykład może się wiązać z tymi bardziej szansami, z tymi pozytywnymi komponentami. Niektórzy badacze starają się na przykład udowodnić istnienie w tym zjawisku takich trzech głównych czynników. Pierwszy to niski próg wrażliwości sensorycznej, z angielskiego low sensory threshold, inaczej wrażliwość na subtelne, zewnętrzne bodźce. Drugi definiuje się jako łatwość pobudzenia, z angielskiego ease to excitation, inaczej łatwość do bycia przytłoczonym bodźcami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oraz trzeci,
wrażliwość estetyczna. Z angielskiego aesthetic sensitivity, inaczej otwartość na i przyjemność z doznań estetycznych i pozytywnych bodźców stymulacji. W badaniach stwierdzono, że łatwość pobudzenia i niski próg wrażliwości sensorycznej wiążą się w sposób umiarkowany z negatywną oceną własnej emocjonalności, lękiem i depresją. Niski próg wrażliwości sensorycznej, ale już nie łatwość pobudzenia, jest też skorelowany z odczuwaniem dyskomfortu sensorycznego. Odwrotnie zaś, wrażliwość estetyczna była związana z pozytywną emocjonalnością, taką jak pozytywny afekt i poczucie własnej wartości, ale nie wiązała się z negatywnymi emocjami, zarówno w życiu dorosłym, jak i w dzieciństwie. Z kolei analizy prowadzone przy wykorzystaniu kwestionariuszy dla rodziców do oceny poziomu wrażliwości u dzieci wskazywały na występowanie dwóch czynników. Są to nadmierna reakcja na bodźce, z angielskiego overreaction to stimuli, która obejmowała elementy związane z przestymulowaniem, intensywnością przeżywanych emocji i wrażliwością sensoryczną, np. pytania o to, czy dziecko niepokoi się, gdy słyszy głośne dźwięki, i głębokość przetwarzania, z angielskiego depth of processing, np. pytania o intuicję dziecka, poczucie humoru, ciekawość poznawczą, zadawanie prowokujących do myślenia pytań. Dość interesującą kwestią, którą próbowano od lat zbadać, jest jak kwestia wysokiej wrażliwości jest powiązana z płcią i większość badań zdaje się wskazywać, że nie ma różnicy w procentowej liczbie mężczyzn i kobiet, których można określić jako osoby wysoko wrażliwe. Niemniej jednak w testach, takich jak Highly Sensitive Person, mężczyźni uzyskują jednak niższe wyniki od kobiet, jeżeli chodzi o wysoką wrażliwość, jest jednak tłumaczone tym, że generalnie w większości kultur występuje mniejsza akceptacja na takiego rodzaju zachowania związane właśnie z wysoką wrażliwością u mężczyzn. Z kierunków badań, jakie są obecnie prowadzone jeszcze nad tym zjawiskiem, szczególnie zwraca się teraz uwagę, bo ciągle to nie jest do końca jakby tak rozpracowane i zawsze dokładnie rozróżnione, gdzie właśnie zaczyna się ta wysoka wrażliwość, a kończą różnego rodzaju, na przykład te wspominane przeze mnie już na początku odcinka, nieprawidłowości rozwojowe, więc tutaj poszukuje się takich pełnych rozgraniczeń. Sporo też badań prowadzi się w powiązaniu jakby wysokiej wrażliwości z taką cechą tak zwanego neurotyzmu, inaczej negatywnej emocjonalności, braku takiej kontroli emocjonalnej. Tutaj również się poszukuje, że czasami za bardzo utożsamiane ze sobą są te dwa zjawiska. No i teraz, żeby być jak najbardziej precyzyjnym w badaniach, tutaj badacze poszukują jak najbardziej takich potwierdzonych naukowo rozróżnień. Chciałem się na koniec z Wami podzielić jeszcze takim jednym moim przemyśleniem, bo ostatnio zastanawiałem się właśnie, jaki jest trochę profil widza mojego kanału, tutaj Człowieka Absurdalnego. Oczywiście nie ma na pewno jednego konkretnego profilu, ale mam wrażenie, że większość widzów, między innymi dlatego tak dobrze oglądają się odcinki o wysokiej wrażliwości, mam nadzieję, że ten też się tak dobrze obejrzy jak poprzednie, ale też związane na przykład z zaburzeniami osobowości, z depresją, też co ciekawe z psychopatią. I teraz dostrzegam tutaj taki wspólny mianownik, że bardzo często trafiają na ten kanał osoby i myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego, wręcz może to, co tutaj przedstawiam, mam nadzieję, że jest dla tych osób pomocne, że trafiają takie osoby, które czują pewnego rodzaju zagubienie, czują pewnego rodzaju może odmienność, niezrozumienie czasami ze strony swojego środowiska. Nie do końca potrafią sobie poradzić z różnymi swoimi emocjami, z tym, co się dzieje w tym ich świecie wewnętrznym. Teraz trochę zależy, na co trafili gdzieś tam po drodze w swoim życiu. Czy zaraz zaczynają się podejrzewać o jakiegoś rodzaju zaburzenia, bo ludzie ich o te zaburzenia podejrzewają, czy na takiego rodzaju materiał trafili. Może czasem nawet niesłusznie zostali zdiagnozowani, postawiono im jakąś taką błędną diagnozę jakiegoś zaburzenia czy choroby. O tym też robiłem ostatni odcinek, że to często jest nadużywane, a tego typu metki wcale nie robią nic dobrego. W drugą stronę mogą się identyfikować, jeżeli możecie się identyfikować z tym zjawiskiem wysokiej wrażliwości, jeżeli gdzieś na nie natrafiliście. Ja nie chcę tutaj absolutnie rozstrzygać, kto ma, kto nie ma, to jest jakby wasza ścieżka, wasze poszukiwanie. Mam nadzieję, że to, co przedstawiam w materiałach, chociażby to, że dzisiaj możecie nawiązać, nie wiem, poszukać więcej na temat tych kwestionariuszy, może się nawet przebadać, pomoże wam się odnaleźć, bo myślę, że jest to szczególnie ważne właśnie nie po to, żeby się jakoś szufladkować, ale po to, żeby, tak jak było powiedziane, szukać tych optymalnych narzędzi do tego, żeby wspierać swój rozwój, żeby wiedzieć, jak sobie po prostu z samym sobą
trochę w życiu poradzić, jaką strategię najlepiej przyjąć, żeby jak najwięcej z tego życia czerpać, bo taka wysoka wrażliwość, jak wspominałem, jest pewnego rodzaju ryzykami, ale niesie też bardzo dużo różnych szans. Zresztą chcę o tym zrobić kolejny odcinek dotyczący tego zjawiska wysokiej wrażliwości. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, swoją drogą, czy ten wątek Was interesuje, może jakie jeszcze inne macie pytania, bo przyznam, że im głębiej wchodzę w ten temat wysokiej wrażliwości, im więcej o nim czytam, im więcej różnych badań przeglądam, rozmawiam z Wami, bo też się dzielicie różnymi swoimi przemyśleniami, odkryciami z tym związanymi, jeżeli tak się identyfikujecie, to muszę powiedzieć, że coraz bardziej on mnie interesuje. Też dość osobiście, ja też się z nim dość mocno utożsamiam, podejrzewam siebie o taką wysoką wrażliwość. Dlatego no, przyjemnie mi się o tym robi materiały, chciałbym do tego jeszcze w przyszłości wracać. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania do tego, co dzisiaj było, jakie może konkretne obszary, wątki chcielibyście, żebym poruszył z wysokiej wrażliwości. Zapraszam jeszcze raz na Instagram po więcej ciekawostek, inspiracji i zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie tutaj jeszcze zawitać. Do następnego razu.